Oczywiście maszyna straciła prędkość i zamiast wzlatywać, zaczęła spadać do morza. Ta wersja katastrofy opiera się na zeznaniach jedynego świadka tragedii. To pracownik Straży Granicznej, który z kutra patrolowego na morzu obserwował lot samolotu. Według niego maszyna zamiast nabierać wysokość, zniżała lot, jakby chciała lądować na morzu z uniesionym do góry kadłubem. Samolot ogonem zaczepiło powierzchnię morza, potem jego tylna część oderwała się i szybko zatonął. Czytamy w gazecie. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Nagrania z kamer monitoringu w Lyonie potwierdziły, że podejrzany o zamach w Berlinie, a nie z Amri, uciekł do Włoch przez Francję, poinformowały francuskie źródła sądowe. Tunezyjczyk został zastrzelony przez policję w Mediolanie. Mężczyzna, którego rysopis odpowiada wyglądowi domniemanego zabójcy, znajdował się 22 grudnia po południu na dworcu w Lyonie, w sportowej czapce i z plecakiem, podały te źródła. Kamery zarejestrowały, jak człowiek ten wchodzi do budynku dworca, kupuje bilet i jak stoi na peronie. To właśnie w plecaku zastrzelonego znaleziono kupiony za gotówkę bilet na trasie Lyon, Saint-Denis, Mediolan. Francuski minister spraw wewnętrznych zaapelował jednak o ostrożność w ustalaniu trasy Amriego. Trwa bowiem jeszcze badanie zapisów kamer w Saint-Denis, gdzie Tunezyjczyk miał się przesiadać. Nie wiadomo też, jak dostał się z Berlina do Lyonu. Mógł to być zarówno rejsowy autobus, jak i pociąg czy samochód. Domniemany zamachowiec dysponował 6 fałszywymi dokumentami tożsamości na różne nazwiska. Domniemany sprawca zamachu w Berlinie, 24-letni Anis Amri, został 23 grudnia zastrzelony przez policję w Mediolanie. Zdaniem śledczych, to on siedział za kierownicą 40-tonowej ciężarówki na polskich numerach rejestracyjnych, którą 19 grudnia wjechał w tłum na Boże Narodzeniowym Jarmarku w Berlinie. Tunezyjczyk zabił 12 osób i ranił około 50. Wśród ofiar jest polski kierowca ciężarówki Łukasz Urban, którego zamachowiec zastrzelił szoferka. Polak usiłował przeszkodzić w zamachu, łapiąc za kierownicę pojazdu. Duże zachmurzenie zwiększyło przejaśnieniami, a czasami przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem na wschodzie i dzień, gdzie sam śnieg. Temperatura dodatnia od 2 stopni na wschodzie do 6 na zachodzie. Wiatr zachodni i północno-zachodni dość silny i silny, a na wybrzeżu silny oraz bardzo silny. Wiatr w porywach będzie dochodzić do 90 km na godzinę, w pierwszej połowie dnia na wybrzeżu do 110. Wysoko w górach porywy wiatru do 110 km na godzinę, na szczytach Tatry do 130, powoduje się zawieje i zamieci śnieżne. Polskie Radio 24. Słowa szybko. 8. Informacje gospodarcze. Zapraszam. W Polsce żegnamy deflację, czyli ogólny spadek cen. Grudzień może być pierwszym od blisko 2,5 roku miesiącem, w którym ceny mogą być wyższe niż rok wcześniej. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek wyjaśnia, że za najbardziej korzystny dla gospodarki jest uważany powolny wzrost ceny. Niska inflacja jest pewnego rodzaju stabilizatorem dla gospodarki. Ona z jednej strony może zachęcać firmy, producentów do tego, żeby na trochę, ale jednak zwiększały swoją produkcję, a z drugiej strony konsumenci, którzy nie odczuwają jakoś bardzo wzrostu cen, nadal zgłaszają popyt na zakup towarów czy usług, w związku z czym znowu po drugiej stronie ci producenci no, mają powody do tego, żeby rzeczywiście produkcję kontynuować czy nawet zwiększyć. W najbliższy piątek Główny Urząd Statystyczny ma zaprezentować szybki szacunek dotyczący cen w tym miesiącu. Od ponad 12 do nawet 25% PKB. Tyle według różnych szacunków wynosi szara strefa w Polsce. Szacunki te różnią się w zależności od przyjętej metodologii. Bez wątpienia jednak to poważny problem, z którym od lat nasz kraj próbuje walczyć. W tym roku udało się wprowadzić m.in. pakiet paliwowy, który ma ograniczać proceder wyłudzenia VAT-u w obrocie właśnie paliwami. Widać już było tego efekty, mówi Stefan Majerowski, ekspert firmy doradczej EY. Sprawa zaczęła raportować, że sierpień nagle rok do roku wzrósł o ponad 20% kolejki, co by oznaczało, że nagle popyt prawda nie skacze 20%. To też się pokrywało z szacunkiem szarej strefy właśnie na rynku paliwowym, właśnie na rynku diesla, gdzie na 20% szara strefa była szacowana. A do tematu szarej strefy wrócimy na naszej antenie o godzinie 18.45. Nadal rośnie liczba osób zmieniających sprzedawcę prądu, ale w wolniejszym tempie niż w ubiegłym roku. Zjawisko to dotyczy przede wszystkim odbiorców indywidualnych. Beata Wereszczyńska-Dębska z Urzędu Regulacji Energetyki mówi, że w ostatnich miesiącach roku widać duży ruch, a zwłaszcza w grudniu. Tak samo jak i w ubiegłym roku, w grudniu z miesiącem, kiedy najwięcej dokonuje się zmian sprzedawcy prądu. Z tego powodu, że te umowy często są roczne.
sprzedawcy prądu możemy zmieniać od 9 lat. W tym czasie do końca października tego roku zdecydowało się na to ponad 450 tysięcy gospodarstw domowych. W ciągu pierwszych 10 miesięcy tego roku blisko 61 tysięcy odbiorców. Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów sprawdza, dlaczego drożeje OC i czy nie jest to efekt zmowy. Prezes Urzędu Marek Niechciał zaznacza, że na pierwszy rzut oka wygląda na to, że podwyżki są przynajmniej częściowo uzasadnione. Przez wiele lat ubezpieczyciele ponosili straty i to z każdym rokiem coraz większe na tym produkcie. Łącznie w ciągu paru lat stracili 4 miliardy złotych. To nie oznacza, że mają prawo też do podwyżki, ale są wzywani przez zarówno nadzór finansowy, jak i przez prawo, które wymaga, że nie można sprzedawać polis ze stratą. Więc tutaj jest presja, żeby ceny tych polis rosły. Prezes UOKiK-u podkreśla, że urząd sprawdza nie tylko to, czy teraz ubezpieczyciele działają w zmowie, ale też czy wcześniejsze niższe ceny nie były efektem nielegalnego porozumienia. Pierwsze efekty postępowania powinny być znane za kilka tygodni i czas na kursy walut o poranku obecnie za euro właśnie 4,41 zł, dolar kosztuje 4,22, funt brytyjski 5,18, kurs franka szwajcarskiego to 4,11 zł. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie gospodarka.polskiradio.pl. Polskie Radio 24. Gospodarka dla każdego. Od poniedziałku do piątku w Polskim Radiu 24 o 18:45. Dziś o tym, ile Polska traci na szarej strefie i jakie działania należy podjąć, aby wyeliminować z rynku nieuczciwych przedsiębiorców. O tym także w naszym serwisie internetowym Gospodarka Polskie Radio PL. Cykl audycji powstaje we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Wojtek i Ryneusz z Saturna polecają rabat technologiczny. Tysiące produktów aż do 15% taniej. Na przykład iPhone 5S 16 GB z ekranem 4 cale, czytnikiem odcisku palca i aparatem 8 megapikseli. Teraz o 54 zł taniej. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Technologia tak ma. No, wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład telewizor Sony Smart TV za jedyne 1390 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel za jedyne 799 zł. Smartphone Huawei za jedyne 289 zł. Teraz Media Markt. Za każde wydane 500 zł na produkty LTV, małe i duże HD oraz sprzęt komputerowy otrzymać 50 zł na karcie wydatkowej. MediaMarkt. Pamiętaj, tylko do końca roku w Saturnie tysiące produktów z technologicznym rabatem aż do 15 zł. Sprawdź w sklepach na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. 11 minut po 8. Poranek. Polskim Radiu 24. Jest wtorek, 27 grudnia, przed mikrofonem Aleksandra Kozera. W tej godzinie wróci polityka, będzie też coś dla fanów sportu. Zaczynamy jednak od chwili refleksji, od felietonu, który przygotował dla Państwa Andrzej Stankiewicz z portalu Onet. Polskie Radio 24. Felieton. Szanowni Państwo, jesteśmy też poświęcać Bożego Narodzenia, ale ja sobie tak myślę, że Trybunał Konstytucyjny w Polsce zawsze wierzył w Boga. Znaki tego są widoczne. Trybunał jest od dziecka konsekwentny, konserwatywny. W 1997 roku, za wtedy służył profesor Andrzej Opola, Trybunał zaprosował liberalizację ustawy antyaborcyjnej. W 2009 roku za prezesa profesora Fontana Zdzienickiego uznał za konstytucyjne pisanie rewizji w średniej ocen, co zrównało ją z innymi przedmiotami w szkole. A w 2015 roku już za profesora Andrzeja Rzepińskiego Trybunał stanął w obronie klauzuli sumienia lekarzy. Wartości konserwatywne w polskim życiu publicznym dominują dziś nieporównanie bardziej dzięki Trybunałowi niż za sprawą PiS, które ów Trybunał wziął rok temu na muszkę. Więc trwający rok wolny słyszeli Państwo zapewne wielokrotnie z ust polityków z obozu władzy, że Trybunał ta instytucja zdominowana przez dekad przez liberałów. Był to jednak tylko polityczny chwyt, próba zbudowania ideologicznego uzasadnienia dla tej bezsensownej wojny. Jeśli PiS przeprowadził zajazd na Trybunał, przyjmując niezliczoną liczbę ustaw i wprowadzając tam na siłę swoich sędziów, to nie prosto społeczną wrażliwość i światopoglądowy konserwatyzm. Cel jest jeden. Móc teraz spokojnie uchwalać w Sejmie to, co się chce.
Tuż przed świętami większość z nas zajęta była szukaniem karty i ćwiczeniem kolęd, Jarosław Kaczyński dopiął swego. Po rocznym oblężeniu przejął pełną kontrolę nad Trybunałem. Finał rozegrał się, gdy sędzia Julia Przyłębska została przez prezydenta powołana na nową prezes Trybunału. Staraniowo prezesurę Trybunału Przyłębska zostawiła w pobitym polu innych sędziów związanych z PiS. To nie przypadek. Pani sędzia idealnie pasuje do profilu prezesa Trybunału, jakiego poszukiwał Jarosław Kaczyński. Po pierwsze, absolutnie utożsamia się z linią programową i praktyką działania PiS. Po wtóre, w czasie konfliktu Trybunał zdała test lojalności. Torpedowała bowiem próby wybrania prezesa Trybunału spoza grona sędziów związanych z PiS, które podejmował profesor Andrzej Rzepliński. Po trzecie, wreszcie Kaczyński ma bezpiecznik na wypadek, gdyby pani prezes mimo wszystko próbowała się wybić na niepodległość. Mimo że Andrzej Przyłębski niedawno został ambasadorem w Niemczech, jego kariera zależy więc wprost od rządu PiS. Pozostali sędziowie związani z PiS takich jasnych gwarancji nie dawali. Profesor Mariusz Moszyński jest postacią kontrowersyjną. Pali po jego mały piętną publicystykę w internecie. Przede wszystkim nie wiadomo do końca, jak wyglądała jego praca w służbach specjalnych. Przez długi czas za faworyta do prezesostwa uchodził mecenas Piotr Pszczółkowski, adwokat Jarosława Kaczyńskiego w śledztwie smoleńskim. Jednak Pszczółkowski popełnił parę błędów. Przede wszystkim długo utrzymywał poprawne stosunki z profesorem Rzepińskim. Łatwo przewidzieć, jaki będzie trybunał pod przewodnictwem Przyłębskim. Praktycznie przestanie być sądem kontrolującym działania władzy. To PiS, mając swego prezesa i większość sędziów w Trybunale, będzie decydował, co Trybunał powie o prawie przyjętym przez PiS. W tym sensie Trybunał Przyłębski będzie w praktyce kolejnym po prezydencie organem całkowicie podporządkowanym praktyce politycznej Jarosława Kaczyńskiego. Będzie kultywować wymagane prawem procedury i obrzędy sądownicze, ale po prawdzie przestanie być sądem nad władzą. Podporządkowanie Trybunału Władzy to w praktyce jego likwidacja. W tym sensie prezes Jarosław Kaczyński to skrzynek Sądu Konstytucyjnego w Polsce. Gdy PiS straci władzę, nowy rząd na pewno pozbędzie się Przyłębski i większości innych sędziów. Jeśli do władzy dojdą PO lub Nowoczesna, będą wręcz chciały ich rozliczać za sposób przejęcia kontroli nad Trybunałem na zlecenie PiS. Tyle, że to oznacza kolejną wojnę o Trybunał. Niestety wygląda na to, że w najbliższych latach Trybunał będzie traktowany przez polityków wyłącznie jako łup. Dziękuję. Do usłyszenia. Felieton przygotował dla Państwa Andrzej Stankiewicz z portalu Onet. Trwa poranek w Polskim Radiu 24, jest kwadrans po 8. Informacje dnia w skrócie. Pełnia Łukaszka, zapraszam. Z powodu silnego wiatru tylko w regionie Gdańska i Słupska bez prądu jest około 3000 gospodarstw domowych. Awarie występują też w regionach Człuchów, Stargard Gdański, Tczew, Wejherowo, Bytów, Lęborg i Kwidzyn. Bardzo silny wiatr oraz towarzyszące mu burze i podchodzenia nawiedziły też w nocy północne Niemcy. W wypadkach drogowych wywołanych trudnymi warunkami zginęła co najmniej jedna osoba. Według meteorologów pogoda w Niemczech poprawi się jeszcze dziś. Na miejscu katastrofy rosyjskiego samolotu Tu-154, który w niedzielę runął do Morza Czarnego, nurkowie znaleźli jedną z czarnych skrzynek. Nie jest jasne, w jakim stanie technicznym jest to urządzenie. Rejestrator parametrów lotu został już wyciągnięty z wody i zostanie przewieziony w Sochi do Moskwy, gdzie będzie poddany badaniom. Euronet Plus w Polskim Radiu 24. Milano. Lepiej zrozumieć Europę. Euroservice. Otwieram i zapraszam. Nie będzie referendum w sprawie wyjścia Finlandii z Unii Europejskiej. Zwolennikom głosowania, młodzieżówce współrządzącej partii Sinów, nie udało się zebrać odpowiedniej liczby podpisów. Jak czytamy na euractiv.pl, przewidziany okres ich zbierania wynosi aż pół roku. Z wymaganych 50 tysięcy podpisów zebrano 34 tysiące. Inspiracją dla fińskich zwolenników opuszczenia wspólnoty był wynik czerwcowego referendum o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii. 88 milionów ton żywności w skali roku marnuje się w samej Unii Europejskiej. Europejczycy wyrzucają 53% kupowanego jedzenia. Konsumenci nie sprawdzają daty przydatności do spożycia danego produktu, błędnie odczytują oznaczenia i kupują na zapas. Przez nierozważną konsumpcję w kotach ląduje 20% produkowanej żywności, mówi Maria Kowalewska z Banku Żywności. W Polsce zabraje się 9 milionów ton żywności rocznie. Stawia nas jako piąty kraj, który marnuje najwięcej w Unii Europejskiej. Koszt marnotrawstwa żywności w samej Unii Europejskiej to ponad 140 miliardów euro. Najczęściej marnowane są takie produkty jak warzywa, owoce, wędliny, pieczywo, czarnabiał. Jest wiele inicjatyw, które zachęcają do tego, żeby nie marnować jedzenia. Powstała w Komisji Europejskiej DG Sanko, taka grupa robocza do spraw marnotrawstwa żywności.
trwają dosyć intensywne też prace na temat zasad przekazywania żywności na cele charytatywne i zmniejszania wszystkich barier, które utrudniają przekazywanie żywności, czy kwestie podatkowe, czy kwestie regulacji, które poszczególne państwa jeszcze mają nieco inaczej sformułowane. Według danych Komisji Europejskiej każdy obywatel wspólnoty wyrzuca rocznie 92 kg żywności. Komisja planuje zastosować uproszczenia w zakresie znakowania produktów oraz stworzyć broszury informacyjne dostępne we wszystkich językach państw członkowskich. Dzięki nim będzie można dowiedzieć się, jaka jest różnica między datą minimalnej trwałości produktu a terminem przydatności do spożycia. W Euroserwisie przypominamy teraz o prawach, jakie nam przysługują jako unijnym konsumentom. Mogą one być pomocne w sytuacji, kiedy otrzymaliśmy od Mikołaja nietrafiony prezent. Ważne jest, czy dany produkt został kupiony przez internet, czy w sklepie stacjonarnym, mówi Katarzyna Słupek z Europejskiego Centrum Konsumenckiego. Jeżeli przez internet, a nie upłynęło już 14 dni od momentu zakupu, wówczas możemy zwrócić się do przedsiębiorców, sprzedawcy, nie podając nawet przyczyny. Natomiast inna sprawa jest wtedy, kiedy kupujemy normalnie w sklepie stacjonarnym. Wówczas warto pamiętać, że jeżeli towar jest pełnowartościowy, to znaczy ten sweterek nie jest porwany albo nie rozciągnął się w jakimś ekspresowym trybie, tylko po prostu, no właśnie, dostaliśmy drugi taki sam, czy nam się nie podoba, no to już ta sprawa jest bardziej skomplikowana, bo jeżeli jest on pełnowartościowy, no to nie możemy oddać go przedsiębiorcy. Warto pamiętać, że niektóre towary zakupione przez internet i odpakowane nie podlegają zwrotom, no to krytycy czy gry komputerowe, czyli te, które związane są z ryzykiem podrywania własności intelektualnej. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Europejskiego Centrum Konsumenckiego. To był Eurofer. Sportowe wydarzenia dnia. A w studiu Tomasz Kowalczyk, naczelna redakcja sportowa Polskiego Radia. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od piłki nożnej, a w zasadzie od trudnego powrotu po tym świątecznym obżarstwie do treningu, do rozgrywek. Tak jest, bo niektórzy wprawdzie jeszcze będą mogli trochę poleniuchować, ale po tym okresie odpoczynku już niebawem będą wracać do treningów. Zanim jednak nastąpi, Bartosz Bereszyński, obrońca reprezentacji Polski i Legii Warszawa, opowiada, jak wyglądają święta w jego bardzo piłkarskiej rodzinie. Myślę, że takie fajne grono od święta u nas zawsze są otoczone z fajną, miłą atmosferą taką rodzinną i na pewno cały rok gdzieś tam czekam na to, bo lubię ten okres świąteczny i rozmawiamy o piłce. Staramy się rozmawiać dosyć często, czy po meczach, czy trochę po prostu w tygodniu też. I zawsze to się odnosi nie tylko do życia, no zawsze się gdzieś tam nawiązuje do tej piłki. Natomiast na pewno tak, dziadek, tata, to są osoby, które są związane. Natomiast muszę przyznać, że każda kobieta w moim rodzinnym gronie zna się na piłce dobrze. Bardzo piłkarska rodzina, nie dość, że każda kobieta się zna na piłce nożnej, no to jeszcze tata i dziadek Bartosza Bereszyńskiego też grali na poziomie ligowym w piłkę nożną, więc no, trudno się spodziewać, żeby te święta były spędzone w innych tematach niż piłka. A skoro o piłce mowa, to jest taka liga, która grała w święta, a Łukasz Teodorczyk strzelił gola dla Anderlechtu Bruksela, który pokonał na wyjeździe Charleroi w meczu 21. kolejki rozgrywek o mistrzostwo Belgii. Napastnik reprezentacji Polski ma już na koncie 16 bramek i oczywiście prowadzi w klasyfikacji strzelców. Anderlecht po tym zwycięstwie 2-0 pozostał na drugim miejscu w tabeli i traci dwa oczka do klubu Brisz. Australijski jacht Perpetual Loyal płynie po zwycięstwo w regatach Sydney Hobart. Po awarii hydraulicznej słynnego Wild Oats 11 jednostka dowodzona przez Antonego Bella wysunęła się na prowadzenie. Żeglarze płyną już dobę i 5 godzin, a jeżeli dopłyną do godziny 21 dzisiaj, pobiją rekord trasy, a na razie warunki wiatrowe pozwalają myśleć o nowym, fantastycznym wyniku. Piotr Żyła został mistrzem Polski w skokach narciarskich. Konkurs odbył się na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Drugie miejsce zajął Dawid Kubacki, a trzecie Maciej Kot. Kamil Stok z powodu przeziębienia nie uczestniczył w poniedziałkowych zawodach. Lekarz kadry Aleksander Winiarski uważa, że dwukrotny mistrz olimpijski wystartuje jednak w Oberstdorfie, gdzie odbędą się pierwsze zawody 65. turnieju 4 stoczni. To jest takie klasyczne przeziębienie. Myślę, że to parę dni do młodego, generalnie zdrowego człowieka to nie powinno być żadnych problemów. Między innymi dlatego został wycofany z mistrzostw Polski, żeby nie doszło do jakichś niepotrzebnych komplikacji, żeby przed tym tak ważnym turniejem go
nie narażać. Na początek rywalizacji w turnieju czterech skoczni już w najbliższy piątek. Na początku stycznia z kolei w Herenwem rozpoczął się Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim. Czy mamy tam szansę na medale? O tym nasz ekspert, były olimpijczyk w tej dyscyplinie, Paweł Zygmunt. Myślę, że tak, zwłaszcza, że forma naszych zawodników rośnie. Na przestrzeni tych ostatnich dwóch Pucharów Świata, które były w Astanie i które były w Herenwem, możemy się spodziewać dobrych wyników. Oczywiście, to nie jest tak, że to jest pewnik. Natomiast mamy zawodników i po stronie dziewczyn, i po stronie chłopaków, którzy mogą osiągnąć bardzo dobre wyniki na poszczególnych dystansach. Trochę przykro, że te mistrzostwa nie odbędą się w Polsce, bo pierwotnie tak właśnie planowano. Czy tutaj powinniśmy rzucić kamyczek do ogródka Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, że najpierw staramy się o organizację, a później trochę na własne życzenie musimy taką imprezę oddać. Myślę, że te mistrzostwa planowane były z myślą o otwarciu hali łyżwiarskiej, która miała powstać na Stegnę w Warszawie. I to było jakby zwieńczenie tego całego projektu, który miał się rozpocząć podczas, powiedzmy, budowy tego obiektu i tej hali, ale również miał się to zakończyć właśnie tą taką fetą związaną z zawodami, czyli mistrzostwami Europy. Osobiście uważam, że teraz patrząc na to z perspektywy czasu, że ten ruch związany z oddaniem tych mistrzostw Europy był słuszny. Z jakiego powodu? Stegny warszawskie kompletnie nie nadają się obecnie do przeprowadzania żadnych międzynarodowych zawodów. Są obiektem zdekapitalizowanym, są obiektem, który po prostu wymaga całkowitej renowacji. Nie mówię tutaj o torze łyżwiarskim, który przeszedł tą renowację, jest przygotowany pod hale. Natomiast wszystko, co jest wokół, czyli powiedzmy ten budynek, hotel, restauracja, szatnie, no to wszystko nadaje się po prostu albo do wyburzenia, albo do generalnego remontu. To ten obiekt stracił kompletnie swoje właściwości i wstyd by było przyprowadzać tutaj drużyny zawodników międzynarodowych, żeby widzieli w kraju, który się rozwija, w kraju, w którym osiągnęliśmy ogromny postęp cywilizacyjny, żeby pokazywać tak beznadziejny obiekt, zwłaszcza w stolicy. I to jest właśnie smutne. Patrząc na te szumne deklaracje, które słyszeliśmy zaraz po wysypie medali podczas Igrzysk Olimpijskich w Soczi, warto zadać pytanie, dlaczego w tak długim czasie nie udało się doprowadzić do zadaszenia toru Stegny, do wybudowania hali. I czy pomysł z Tomaszowem Mazowieckim to jest trafiony pomysł, bo tam się szykuje tor, który chyba będzie spełniał standardy, będzie lepszy, będzie wizytówką chyba polskiego sportu właśnie tam, a nie w stolicy. Zacznę od tej drugiej części twojego pytania. Uważam, że tor w Tomaszowie Mazowieckim przy wsparciu bardzo mocnym samorządu, bo to samorząd jest jakby gospodarzem tego terenu i głównym inwestorem, oczywiście w połączeniu z Ministerstwem Sportu, na ten obiekt dostał dotację, jest jak najbardziej bardzo dobrym miejscem na powstanie tej hali. Po pierwsze, jest tam jeszcze bardzo prężny ośrodek łyżwiarski. Po drugie, jest obok Tomaszowa Mazowieckiego Spała, centralny ośrodek sportu. Jest w Tomaszowie zaplecze hotelowe, hostelowe czy inne dla grup dzieci, młodzieży, które nie mają tyle pieniędzy co kadry i nie mogą wydać tego w ośrodku przygotowań olimpijskich, tylko szukają alternatywnej, ekonomicznej jakby substancji, w której mogą zamieszkać i mogą za nieduże pieniądze zjeść i pobawić się sportem. To jest bardzo ważne. Nie ma dla mnie znaczenia, czy ten tor jest w Warszawie, czy ten tor jest w Tomaszowie, czy on będzie zakopany. Oczywiście szkoda, że projekt zakopiański też upadł, jakby jeśli chodzi o zataszenie tego obiektu. To należy, ta decyzja tylko i wyłącznie do Ministerstwa Sportu i Turystyki, dlatego że jest on na obiekcie Centralnego Ośrodka Sportu, który należy do Ministerstwa i to tylko i wyłącznie ten teren może decydować o Ministerstwo Sportu i władze Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie. Druga sprawa, tor w Tomaszowie będzie spełniał wymogi obecnych torów krytych i zawodnicy kadry
przede wszystkim po przyjeździe z zgrupowań nie będą musieli ponownie szukać lodu w Polsce, to znaczy tego dziadowskiego lodu, które są, bo mamy wszystkie odkryte tory, to nie da się na tym trenować w obecnych czasach. My tylko będzie jechać Tomaszowa Mazowieckiego i tam będzie miał komfortowe warunki. W komfortowej temperaturze, w komfortowej hali, w komfortowej przede wszystkim centralnym ośrodku sportu w Stale, gdzie tam jest około 10 km. To jest miejsce. Co do Warszawy, wielka szkoda, że miasto stołeczne Warszawa nie podjęło rękawicy i nie realizuje działań z własnych środków, które ma, posiada, bo Warszawa, stolica, ma dużo pieniędzy na sport i że nie realizuje tego obiektu własnym sumptem. Co do spraw, wiadomo, oczywiście to wchodzi również polityka, na której ja się w ogóle nie chcę wypowiadać, dlatego że uważam, że to jest obiekt w postaci toru łyżwiarskiego, toru do karningu, czy lodowiska hokejowego, czy dwóch lodowisk w Warszawie jest potrzebne, bezwzględnie potrzebne, dlatego że łyżwiarstwo jest najpopularniejszym sportem zimowym w Polsce. Nie mówię tutaj o łyżwiarstwie szybkim, ale zobaczmy ile toru, ile powstało lodowisk w miastach, jak dużo ludzi, dzieci przychodzi pojeździć sobie na łyżwach. Ludzie tego potrzebują, to jest najprostszy, najtańszy sport zimowy. A chcę jeszcze powiedzieć, że łyżwiarstwo szybkie i short track na Igrzyskach Olimpijskich jest do zdobycia 60 medali. 60 medali. To jest potężny sport. To jest potężne możliwości. My musimy korzystać z infrastruktury, którą my posiadamy, ale również budować infrastrukturę do łyżwiarstwa szybkiego, bo do short tracku mamy infrastrukturę. Mamy tych hal dużo. Oczywiście polityka związku, czy będziemy tworzyć nowe ośrodki. Natomiast jeśli chodzi o łyżwiarstwo szybkie, wreszcie jaskółka, powiedzmy, przyleciała z tej Afryki i ten tor Tomaszowy zostanie zrealizowany w maju, prawdopodobnie oddany. I czekamy na kolejne decyzje teraz, żeby kolejny tor został zawieszony, ale to już oczywiście nie należy do środowiska łyżwiarskiego. Oczywiście może je wspierać. To muszą podjąć to samorządy, musi podjąć Ministerstwo Sportu decyzję. A wcześniej czekamy oczywiście na dobry występ naszych łyżwiarzy podczas Mistrzostw Europy w Herenwen już na początku stycznia. Najważniejsze sportowe wydarzenia. Tomasz Kowalczyk, bardzo dziękuję za rozmowę na zegarach 8.30. Informacje dnia w skrócie. Są Unia Łukawska, zapraszam. Strażacy ponad 830 razy wyjeżdżali minionej nocy do interwencji związanych z wichurami przechodzącymi nad Polską. Powiedział o tym w TVP Info rzecznik Państwowej Straży Pożarnej. Starszy brygadier Paweł Krączczak podkreślił, że wichury wyrządziły największe szkody w północnej i zachodniej Polsce. Tam było najwięcej interwencji. Najwięcej w województwie zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, a także na Pomorzu, Wielkopolsce i województwie lubuskim. Przede wszystkim to są setki połamanych i powalonych przez wiatr drzew, które utrudniały komunikację. Wiele ulic, dróg było zatarasowanych drzewami. To były główne nasze działania. W kilku przypadkach zabezpieczaliśmy uszkodzone dachy. Paweł Krączczak dodał, że około 27 tysięcy odbiorców nie ma prądu, gdyż wiatr pozrywał linie energetyczne i uszkodził stacje transformatorowe. Najwięcej do 15,5 tysiąca odbiorców nie ma prądu w województwie zachodniopomorskim. Służby energetyczne i strażacy usuwają uszkodzenia. Według synoptyków silny wiatr ma zacząć do godziny 15. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej wezwał więc do zachowania ostrożności. Musimy pamiętać, że kiedy wychodzimy z domu, powinniśmy zamknąć okno i zabezpieczyć wszelkiego rodzaju przedmioty, które mogą znajdować się na balkonach lub parapetach, żeby wichura nie poderwała. Kierowcy w miarę możliwości powinni unikać parkowania samochodów pod drzewami. Paweł Krączczak powiedział też, że jeśli jesteśmy na otwartej przestrzeni, to nie możemy szukać schronienia pod drzewami czy słupami elektrycznymi. Najlepiej chronić się w domu. Przez trzy świąteczne dni na drogach doszło do 167 wypadków, w których zginęło 18 osób, a 210 zostało rannych. Policjanci zatrzymali 545 nietrzeźwych kierowców, poinformowała Komenda Główna Policji. Podano też, że przed rokiem w 177 wypadkach zginęło 18 osób, 246 było rannych, a policja zatrzymała wówczas 735 nietrzeźwych kierowców. Jedną z przyczyn tegorocznych wypadków były trudne warunki na drogach spowodowane wiatrem i opadami deszczu. Rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Paweł Krączczak, poinformował z kolei, że strażacy podczas świąt interweniowali 2071 razy w całej Polsce. W 17 pożarach zginęło 8 osób, a 41 zostało rannych.
1783 zdarzenia wiązało się z wypadkami, wichurami i innymi zdarzeniami. Strażacy odnotowali także 171 fałszywych alarmów. Na miejscu katastrofy rosyjskiego samolotu Tu-154, który w niedzielę runął do Morza Czarnego, nurkowie znaleźli jedną z czarnych skrzynek. Nie jest jasne, w jakim stanie technicznym jest to urządzenie. Rejestrator parametrów lotu został już wyciągnięty z wody i zostanie przewieziony z Soczi do Moskwy, gdzie będzie poddany badaniom. Według źródeł pozostałe dwie czarne skrzynki powinny znajdować się w ogonie samolotu, ale dotychczas nie zostały odnalezione. Teraz pisze, że obecnie jako główna wersja katastrofy Tu-154 rozpatrywana jest teoria zakładająca, że do silnika maszyny dostały się obce przedmioty. Źródła w strukturach siłowych dodają, że jako przyczynę katastrofy rozważa się też błąd pilota i techniczną niesprawność samolotu. Wcześniej mówiono również o paliwie złej jakości, które miało doprowadzić do utraty mocy silnika. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 34 minuty po godzinie 8 przenosimy się teraz do studia Sygnału Dnia. Piotr Gociek i jego gość. Kto przygotowuje propozycję nowych regulacji dla dziennikarzy? Obiecał marszałek Kaczyński, marszałek Senatu, że do 6 stycznia on podał jakieś nowe propozycje. Coś dzieje się w tej sprawie. Z tego co nie byłem na spotkaniu pana marszałka z dziennikarzami, ale chyba powstał jakiś zespół roboczy składający się dziennikarzy i jak sądzę, zaraz po świętach Bożego Narodzenia ten zespół się spotka po to z panem marszałkiem i być może z kancelarii Senatu, żeby wypracować jakieś rozwiązania. A panu dziennikarze przeszkadzali w Sejmie, w Senacie? Panie Górze, ja przez 10 lat byłem rzecznikiem prasowym, Prawa i Sprawiedliwości. Nie tylko dziennikarze nie przeszkadzali, ale byli niezbędnym elementem mojej pracy. Ale mam takie wrażenie, że niezależnie od tego, jakie propozycje zostaną przedstawione, no to zmiana ustaleń, czy nowe ustalenia na temat tego, jak dziennikarze mają w Sejmie pracować, nie zmieni chyba tego, co dzieje się na sali Sejmu. Tam cały czas trwa okupacja mównicy przez polityków Nowoczesnej i Platformy. Ma trwać co najmniej do 11 stycznia. No to jest smutne. Mogę tu zacytować arcybiskupa Hozera, który w Polskim Radiu 24 powiedział, że to jest w czasach stalinowskich święta jednak były szanowane. Bardzo smutne, że dorobiliśmy się w Polsce, doczekaliśmy się w Polsce polityków, którzy świąt Bożego Narodzenia nie szanują i w te święta właśnie starają się, popatrzeć tutaj na układkę tylko kilka do rzeczy, wywołać wojnę domową w Polsce. A co się stanie 11 stycznia? Wrócą posłowie na posiedzenie? Mam wrażenie, że gdybyśmy mieli Sejm w miarę normalny, albo Sejm nawet z takimi grupowaniami jak Samobrona, Andrzeja Lepera, to sytuacja mogła być jakoś tam przewidywana. Byłaby przewidywalna, natomiast po tym, co zobaczyliśmy 19 grudnia, kiedy posłowie po raz pierwszy nie tylko okupowali mównicę sejmową, co należy do jakichś tam działań obstrukcyjnych. Prawo i Sprawiedliwość tego nigdy nie robiło przez 8 lat bycia w opozycji, chociaż wielokrotnie miało znacznie więcej powodów do tego niż Platforma i Nowoczesna tydzień temu. No ale jednak można to sobie wyobrazić. No, ale po raz pierwszy zaczęto okupować foty marszałka sejmu, nie dopuszczając go do prowadzenia obrad. Tego nawet Samobrona nie robiła, więc w przypadku tych polityków, szczególnie tych, którzy w taki sposób nienaturalnie podnieceni biegali później po nocy w Sejmie z telefonami komórkowymi, nagrywając wszystko, wpadając do gabinetu marszałka Sejmu kilka razy. To w przypadku tych polityków trudno przewidzieć cokolwiek. Rozpatrywany jest oczywiście na serio taki scenariusz przeniesienia na dłużej głosowań do sali plenarnej Sejmu, jeżeli w dalszym ciągu będą posłowie Nowoczesnej Platformy na sali plenarnej. Marszałek Sejmu i jego doradcy, to prawnicy muszą rozpatrywać wszystkie scenariusze. Na pewno musimy, nie możemy ulegać tego rodzaju groźbom, że mniejszość w Sejmie, opozycja w Sejmie, która siłą rzeczy stanowi mniejszość siłą, uniemożliwi prowadzenie obrad i procedowanie nad ustawami. To są bardzo często bardzo ważne ustawy. 19 grudnia na przykład miał być głosowany i był głosowany budżet. Bez przegłosowania budżetu nie można na przykład wypłacać zasiłku 500+. Myślę, że Platformie między innymi o to chodziło, żeby pokazać, że Prawo i Sprawiedliwość w tym swoim sztandarowym programie nie potrafiło być skuteczne, więc my nie możemy dopuścić do tego rodzaju sytuacji, że
żeby w polskim parlamencie oglądać sceny, które widzieliśmy w parlamentach innych krajów, gdzie demokracja jest na dużo niższym poziomie, gdzie politycy zaczynają się między sobą okładać pięściami. Przykre to wszystko, że to się odbywa po świętach Bożego Narodzenia. No, bo podkreśla pan, że siłą opozycji okupuje, no, a to pierwsze może być usunięte. Teraz celem tutaj też chyba siłą. Czy myślę, że jeżeli obrady nie będą mogły być kontynuowane w sali plenarnej, to być może te obrady zostaną przeniesione. Ja przez 10 lat byłem w Parlamencie Europejskim, tam straż odpowiednich naszej straży marszałkowskiej wygląda dużo bardziej elegancko. Naszym strażnikom nic nie mówiąc, tam panowie chodzą we frakach. Natomiast jeżeli jakikolwiek poseł do Parlamentu Europejskiego przekroczy regulamin, jest no bardzo brutalnie wyprowadzany z sali, wykręca mu się ręce i po prostu się wynosi. U nas takich zwyczajów nie ma, więc sądzę, nie dojdzie do usuwania siłą posłów. To byłoby bardzo źle odebrane przez media i przez część przynajmniej Polaków. Więc jak sądzę, dojdzie do przeniesienia obrad w inne miejsce. Czy miało miejsce w przeszłości? W 2010 roku Sejm już obradował w sali kolumnowej, wtedy kiedy nie można było prowadzić obrad w sali plenarnej. Niedawno odbywało się Zgromadzenie Narodowe Wyjazdowe w Poznaniu z okazji rocznicy, 1050. rocznicy Chrztu Polski. Jarosław Kaczyński mówi, że to była próba pukru. Nie za ostre słowa, zgadza się pan z Jarosławem Kaczyńskim? No, to nie są moim zdaniem za ostre słowa, dlatego że ta operacja była przygotowana już od dłuższego czasu. Nie wiem, czy była wyznaczona akurat ta data, ale jestem przekonany, że część polityków tak zwanej frakcji rewolucyjnej, Partii Obywatelskiej, to są ci młodzi posłowie, którzy podważają przywództwo Grzegorza Schetyny i chcą zaostrzenia sytuacji w Polsce po to, żeby pokazać, że on nie jest sprawnym przywódcą. Chcą, jak sądzę, jego wymianę na najbliższym kongresie Platformy, więc członkowie tej frakcji rewolucyjnej już od dłuższego czasu zapowiadali, że zaostrzą sytuację w Sejmie i czekali na jakiś pretekst. Natomiast wszystko to, co się działo pod Sejmem, to była bardzo sprawnie przygotowana akcja, zgłoszenie demonstracji wiele dni wcześniej, scena z nagłośnieniem, posiłki itd. Więc, ale scena z nagłośnieniem, że akurat w arsenale kodu, myślę, jest na bieżąco, sporo było takich płaszczów, sporo było tak, ale to jest najmniejsze jeszcze jednocześnie do przyjęcia kodu, jak sądzę, w ostatnim czasie przez takie środowiska anarchistyczne. Ten człowiek, który udawał przejechanego przez samochód i potorbowanego, są środowiska powiązane z skrajnie lewackimi organizacjami takimi jak Antifa. Kod zmierza od dłuższego czasu w bardzo złą stronę. Widzieliśmy również pod Sejmem demonstrację Partii Zmiana, to jest partia wprost prorosyjska, związana z Rosją, opłacana przez Kreml, jak sądzę, i szef trafił do aresztu za powiązania z rosyjskimi służbami specjalnymi, więc no to są takie historie, które naprawdę mogą przestraszyć każdego człowieka, kto orientuje się minimalnie choćby w geopolityce i zdaje sobie sprawę z tego, co rosyjskie służby specjalne potrafią zrobić w krajach o znacznie bardziej stabilnej demokracji, choćby w Stanach Zjednoczonych, gdzie próbował wpłynąć na wynik wyborów prezydenckich, we Francji, gdzie finansują szereg partii politycznych. Uważa pan, że Grzegorz Schetyna jest tylko zakładnikiem tego, czego chcą ci młodzi, mocno ostry na stronie politycy Platformy Obywatelskiej? Uważam, że te ostatnie wydarzenia, te sceny bardzo mocno zaszkodziły Platformie Obywatelskiej. Myślę, że Polacy przez długi czas, Polacy, którzy zastanawiali się, czy głosować na Platformę, przez długi czas będą pamiętać to, co wyczyniali politycy Platformy. Nie wierzę, że wszyscy wyborcy Platformy chcą, żeby ich politycy w Sejmie, ich reprezentacji w Sejmie zachowali się gorzej w tym Sejmie niż posłowie Samobrony ponad 10 lat temu. I sądzę, że Grzegorz Schetyna jest na tyle inteligentnym, doświadczonym politykiem, że wie, że to szkodzi jego partii. Natomiast brnie w to dalej. Moim zdaniem straci sterowność na swoją partię. A to podgrzewanie nastrojów w Polsce, które jest na rękę Moskwy, ja myślę, że w to wpisują się także słowa ostatnie Władimira Putina na temat katastrofy smoleńskiej, tego jak to ktoś wszedł do kokpitu i nakazał pilotom lądować, tak mówił Władimir Putin. To jest praktyka arsenału środków rosyjskich, wcześniej sowieckich, jeśli chodzi o taką wojnę informacyjną, wojnę psychologiczną. Z całą pewnością Rosjanie będą starali się za pomocą różnych metod rozwiać sytuację w naszym kraju.
Przykre, że były minister spraw zagranicznych, obecny szef Komisji Spraw Zagranicznych w Sejmie Grzegorz Schetyna, który to musi rozumieć, nie zdaje się przyjmować tego rodzaju działania. Skoro już na koniec przy polityce zagranicznej jesteśmy, potwierdziły się informacje o tym, że Leszek Tillerson będzie sekretarzem stanu w administracji prezydenta Donalda Trumpa. Jest oficjalna nominacja. Jaka to jest wiadomość dla Polski? No, uznamy oczywiście pana Tillersona, dlatego że on nie był politykiem, nie był dyplomatą, nie jest zawodowym dyplomatą, był szefem koncernu naftowego, którego interesy w Polsce były minimalne, więc nie miał żadnego kontaktu z naszym krajem. Będziemy czekać w tej chwili z uwagą na jego przesłuchanie w Senacie, które jest zaplanowane na styczeń. Zobaczymy, czy przejdzie głosowanie, bo kilku senatorów republikańskich, m.in. John McCain czy Marco Rubio, wrazili na sceptycyzm wobec jego biznesowych związków z Rosją. Natomiast pamiętajmy, że już od dłuższego czasu w Stanach Zjednoczonych jest taka praktyka, że coraz więcej decyzji dotyczących polityki zagranicznej podejmuje się w Białym Domu, a nie w amerykańskim odpowiedniku Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czyli w Sekretariacie Stanu. Więc to Donald Trump będzie podejmował decyzję, a jego ostatnie wypowiedzi sprzed tygodnia o tym, że Stany Zjednoczone muszą wzmocnić swój nuklearny, no, były takim szczytem w nos rosyjskiego przywódcy, więc mieliśmy niedawno bardzo dobre spotkania, bardzo długą rozmowę Jarosława Kaczyńskiego z Rudolfem Giulianim, bardzo bliskim współpracownikiem Donalda Trumpa. Miałem okazję przysłuchiwać się tej rozmowie i wyszedłem z tej rozmowy nastawiony do sierpnia. To była rozmowa Sygnał Dnia. Gościem audycji był dziś wicemarszałek Senatu Adam Bieran z Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawiał z nim Piotr Gociek. Trwa poranek w Polskim Radiu 24. Kwadrans dzieli nas od godziny 9. Informacje dnia w skrócie. Pełnia Łukaszka, zapraszam. Strażacy ponad 830 razy wyjeżdżali minionej nocy do interwencji związanych z wichurami przechodzącymi nad Polską. Największe szkody odnotowano w północnej i zachodniej części kraju. Przez trzy świąteczne dni na drogach doszło do 167 wypadków, w których zginęło 18 osób, a 210 zostało rannych. Policjanci zatrzymali 545 nietrzeźwych kierowców. Z kolei strażacy podczas świąt interweniowali 2071 razy w całej Polsce. W 17 pożarach zginęło 8 osób, a 41 zostało rannych. W Rosji trzecią dobę prowadzona jest akcja poszukiwania ciał i części rozbitego rosyjskiego samolotu na Morzu Czarnym. Dotychczas z wody wydobyto na powierzchnię ciała kilkudziesięciu osób. Nurkowie znaleźli i wydobyli z wody jedną z czarnych skrzynek. Polskim Radiu 24. 24 godziny na świecie. Czym żyje świat? Co komentują międzynarodowe media? O tym teraz porozmawiamy. Magdalena Stajewska z Naczelnej Redakcji Publicystyki Międzynarodowej Polskiego Radia jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Słyszeliśmy w informacjach najnowsze doniesienia dotyczące rosyjskich służb, które znalazły czarną skrzynkę samolotu, które w niedzielę, przypomnijmy, rozbił się nad Morzem Czarnym. Kiedy poznamy odpowiedź na pytanie o przyczynę tego wypadku? To na pewno odnalezienie czarnej skrzynki i później analiza może przybliżyć rzeczywiście do rozwiązania tej zagadki i odpowiedzi na pytanie, co tak naprawdę się stało. Na razie wszystko wskazuje na to, przynajmniej tak twierdzą rosyjskie władze, że nie był to zamach terrorystyczny. Ta hipoteza jest jakby odrzucona. To, co jest brane pod uwagę, to jest albo błąd samego pilota. Takie informacje podają chociażby rosyjskie media, które mówią, że taka również możliwość jest brana pod uwagę, albo problem techniczny, który mógł spowodować tę katastrofę. Teraz czarna skrzynka została jeszcze przewieziona do Moskwy. Nie wiadomo dokładnie, w jakim stanie i na ile będzie możliwe, żeby dokładnie odtworzyć to, co się stało. Na pewno jej znalezienie jest już dość dużym krokiem naprzód. Rosjanie są wstrząśnięci. Te komentarze, jakie w prasie się pojawiają, pokazują nastawienie Rosjan do tej tragedii. No na pewno jest to ogromna tragedia, zwłaszcza w takim czasie, w takim momencie w roku. To był też bardzo znany chór, bardzo uznany chór w Rosji. Dlatego też tragedia, w której najprawdopodobniej zginęli wszyscy członkowie tego chóru, na pewno jest ogromnym wstrząsem dla wszystkich Rosjan i są to też jedne z głównych informacji przekazujących w rosyjskich mediach.
To teraz przeniesiemy się za ocean. Premier Japonii Shinzo Abe przybył na Hawaje jutro z prezydentem Stanów Zjednoczonych, ustępującym prezydentem Barackiem Obamą. Odwiedzą bazę amerykańskiej marynarki Pearl Harbor. Dla obu państw to niezwykle ważna wizyta, spotkanie. Tak, jest to, można powiedzieć, druga w ostatnich miesiącach tak ważna wizyta od wizyty prezydenta Baracka Obamy w Hiroshimie. Ta wizyta Shinzo Abe na Pearl Harbor jest, można powiedzieć, też takim pokazaniem, że sojusz amerykańsko-japoński cały czas jest bardzo silny. Shinzo Abe nie jest pierwszym szefem japońskiego rządu, który odwiedzi Pearl Harbor, ale jest pierwszym premierem Japonii, który odwiedzi bazę USS Arizona, gdzie są pochowanych jest ponad 1100 amerykańskich żołnierzy, którzy zginęli na pokładzie pancernika USS Arizona właśnie pod ostrzałem japońskiego wojska. Wszystko stało się oczywiście w 1941 roku w ataku, który przyczynił się do tego, że Stany Zjednoczone zaangażowały się w wojnę światową. Jak informował Biały Dom, ta wizyta ma pokazać też liderzy, prezydent Obama oraz premier Abe mają pokazać siłę pojednania, która zmieniła dwóch wrogów w najbliższych sojuszników zjednoczonych przez wspólne interesy i wartości. Tutaj jeszcze warto wspomnieć, ta wizyta też ma miejsce krótko przed opuszczeniem przez prezydenta Obamę Białego Domu. Wszyscy tak naprawdę czekają teraz na to, co zrobi nowy prezydent Donald Trump, a te relacje amerykańsko-japońskie mogą zostać skomplikowane podczas tej nowej administracji. Pamiętamy, że podczas kampanii wtedy ówczesny kandydat Trump mówił o tym, że Japonia powinna więcej płacić, czy też ponosić większy ciężar finansowy za swoje bezpieczeństwo, które oczywiście jest również zapewnione przez amerykańskie siły. Shinzo Abe był również pierwszym przywódcą światowym, który spotkał się już z prezydentem electem po wyborach. Po tej wizycie oczywiście on wtedy bodajże leciał do Peru na szczyt i w międzyczasie spotkał się również z prezydentem electem. Oczywiście po tym spotkaniu te komentarze były takie bardzo wyważone, bardzo dyplomatyczne, ale nie ulega wątpliwości, że Japonia obawia się. Tam jest pewne zaniepokojenie związane z nową administracją prezydenta Trumpa. Na ile to wpłynie na te relacje amerykańsko-japońskie, które, przypomnijmy, za prezydentury Baracka Obamy były bardzo dobre, bo też Obama Azję i Japonię umiejscowił bardzo wysoko w swojej takiej agendzie prezydenckiej. Te relacje z Japonią jako takim kluczowym sojusznikiem w regionie były bardzo ważne. Japonią, która stoi cały czas jakby w obliczu zagrożenia ze strony Korei Północnej, z drugiej strony ze strony Chin. Tutaj Waszyngton, można powiedzieć, że bardzo blisko współpracował z premierem i w ogóle z rządem japońskim. No i zobaczymy, jak te relacje będą wyglądać. No teraz podczas tej wizyty w Pearl Harbor Shinzo Abe też chce pokazać, jak ważny jest ten sojusz amerykańsko-japoński. Chociaż, to również należy wspomnieć, Shinzo Abe, i tak mówią ludzie z jego otoczenia, nie poleciał tam po to, żeby przepraszać za Pearl Harbor, bo to też nie było w planie, bo jeżeli by tak zrobił, znowu pokazałoby to, że ten atak był błędem, czy to co się stało, jakby jest uznawane za błąd, a tutaj akurat jeżeli chodzi o japońską opinię publiczną, opinie są podzielone, więc nie jedzie, żeby przeprosić, tak jak prezydent nie poleciał do Hiroshimy, żeby przepraszać, ale po to, żeby pokazać, że ten sojusz dzisiaj też amerykańsko-japoński jest bardzo silny. No to teraz w naszej rozmowie bliższy nam kierunek i bardzo bliskie wydarzenie, jednak zamach w Berlinie, wrócimy do niego teraz. Śledztwo jest w toku, ale na jakim etapie? Tak, śledztwo trwa. Te ostatnie informacje, które podają źródła bodajże we francuskich mediach, wskazują na to, że Anis Amri, który został zatrzymany w ubiegłym tygodniu pod Mediolanem, przejechał przez dworzec w Lyonie. Lyon to jest jeden z takich dwóch głównych dworców w Lyonie we Francji. No i oczywiście teraz pojawiają się pytania, jakim cudem Anis Amri dostał się do Lyonu, skąd wziął pociąg do Mediolanu. Jakim cudem przekroczył granicę włoską, żeby dostać się do Mediolanu. Czy ktoś mu pomagał w tej całej akcji, czy miał jakichś współpracowników. Tak naprawdę, co skłoniło go do tego, że akurat Mediolan był takie miejsce, gdzie miał się zatrzymać. Bo wiemy o tym, że Anis Amri nie był nieznany, że tak powiem, włoskim twórcą, bo to właśnie na Lampedusie wylądował w trakcie
brytyjskim więzieniu, gdzie również stwarzał problemy ówczesnym pracownikom więzienia. Później wydostał się z niego i miał zostać deportowany, ale nie można go było deportować, ponieważ nie miał żadnych dowodów tożsamości. I tak dostał się do Berlina, gdzie również stwarzał problemy, gdzie również miał być deportowany, ale również okazało się to niemożliwe, tym bardziej, że nazwiskie władze nie chciały go przyjąć jako własnego obywatela. Pytania pojawiają się, dlaczego akurat wybrał Mediolan. To, gdzie został miejsce, gdzie został postrzelony, jak też wskazują francuskie media, to jest taka dzielnica, która zajmuje się około 10-12 km od centrum Mediolanu, która kiedyś była zamieszkana głównie przez Włochów, teraz jest bliska tam bardzo wielu imigrantów, przez Marokańczyków. No i tam być może miał kogoś, kto miał dochodzić w tej całej akcji, ale czy rzeczywiście ktoś był, czy miał tam się na kimś oprzeć, czy działał może sam, był takim pracownikiem, tego jest nie wiadomo i to powinno wyjaśnić śledztwo, które już rzeczywiście jest zaangażowana włoska prokuratura. Tych pytań jest też więcej. Wielu komentatorów zastanawia się, gdzie i na jakim etapie doszło do jego radykalizacji, czy to może był właśnie pobyt w więzieniu. To pierwsze sygnały, które powinny dać ludziom taką sygnał odpowiedzi, że to jest człowiek potencjalnie. Te informacje, które też widziałam w mediach, to właśnie wskazywało na to, że ten bliski więzieniu, on tam bodajże w Kilku był w ciągu tych 4 lat i tam miało dojść do pierwszych ataków jego radykalizacji, jego radykalnych zachowań. Też są pewne źródła, czy też wideo, które świadczy o tym, że miał on złożyć przysięgę tak zwanemu państwu islamskiemu przed dokonaniem zamachu w Berlinie. W jakiejś związki z tak zwanym państwem islamskim, czy może działał sam tylko zainspirowany ideologią i propagandą państwa islamskiego. I tego też nie wiemy. Pamiętamy zamach w Izraelu, tam doszło do takiej tak zwanej, jak to mówimy, ekspertów wszystkich radykalizacji. Czyli to nie był taki proces, który trwał latami, ale było to, można powiedzieć, w bardzo krótkim czasie, kiedy ten mężczyzna zdecydował się właśnie, żeby dokonać zamachu terrorystycznego. Teraz w tym przypadku widać, że już właściwie od momentu, gdy dostał się on do Włoch i trafił do więzienia na Sycylii, tam również mógłby zacząć się tam interpretować. Jak dokładnie to wyglądało, tego też nie wiemy. To jest wiek sprawców wskazuje na to, że ta radykalizacja jest nieco łatwiejsza, mówimy o osobach stanowiących przez kilka lat i na to wszystko się zwraca uwagę. To na koniec zapytam jeszcze o sam Berlin, czy tam sytuacja życia wróciła do normy. No, na pewno po takim ataku trudno, żeby wróciło wszystko do normy, ale rzeczywiście na pewno Niemcom, zwłaszcza Berlińczykom, zajmie to kilka dni. No już minęło te kilka dni od ataku, więc możemy się domyślać, że powoli to się wraca do normy, ale możemy się też liczyć z tym, że takie miejsca pamięci, tak jak to było po zamachach, czy to w Brukseli, czy we Francji, takie miejsca pamięci na pewno zostaną utrzymane jeszcze przez kilka tygodni, bo chyba też ludziom potrzeba, na jest taka żałoba, bo tak wstrząsające wydarzenia, jak zamach terrorystyczny. Mariana Nastaje, prezes naczelnej redakcji publicznej Stuczni Międzynarodowej Polskiego Radia. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Rozmawialiśmy teraz o Berlinie, ten temat powróci o 9.15 w debacie Poranka. Między innymi, no bo będziemy rozmawiać głównie o świecie, które jest coraz mniej bezpieczne. Wspominaliśmy o Berlinie, o zamachu, w którym zginęło 12 osób, prawie 50 zostało rannych. Młody Tunezyjczyk, to przypomnienie, wjechał rozpędzony ciężarówką z tłum ludzi na jarmarku Boże Narodzenie w okolicy Niemiec, a wcześniej tego samego dnia przeistotne bankowe dokonane zamachy na ambasadora Rosji. Tych przykładów jest naprawdę bardzo wiele. Cały rok obserwował podobne dramatyczne wydarzenia i o nich dyskutować będą nasi goście w debacie Poranka, dr Monika Bartoszewicz z Akademii Finansów i Biznesu z Istula, a także profesor Ryszard Machnikowski z Uniwersytetu Łódzkiego. Debata Poranka trwa grant po 9.00. Jeszcze raz serdecznie zapraszam. Laptop Lenovo, procesor Intel za 1600.
Thank you.
41 osób. Paweł Sączczak dodał, że dwie osoby zmarły.